O cholera. O cholera, o cholera, o cholera. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve Together. No i słuchajcie, mamy wiosnę, więc możemy zająć się... Ojej, nie mam miejsca. Możemy zająć się czymś takim mniej ważnym, bym powiedział, bo kurczę pieczone, zajmiemy się ozdobą bazy troszeczkę. Oczywiście nie tylko tym. Pomodores, soczyste pomodores do lodówy. Dobra, słuchajcie, generalnie za dwa dni jest pełnia, nie? A co za tym idzie, będziemy sobie farmić świnie na pewno. Kurde, te pioruny walą nieźle, nie? Kurde, to bym se zebrał. O kurde! Pojawiły się grazgekony. No i dobrze, że mam płotek, nie? Ale mi tu trawy poznikało, kurde, kto to będzie sadził teraz? Dobra, słuchajcie, ale zanim przyjdzie pełnia, ja bym sobie wziął i pozbijałbym sobie lód. Żeby tego lodu jeszcze przed latem, przed jesienią kolejną, żeby tego lodu po prostu mieć dużo, nie? No to z lodu nigdy za wiele, ja tam mam stack lodów w lodówce, ale chciałbym mieć tak ze 3 staki lodu, to by było super, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam... Flintu nie mam. God damn it, nie będę mógł zrobić tych. Skończył mi się flint. To musimy iść i zrobić inaczej. Tutaj mam trochę skałek do zbicia. To sobie pójdę tutaj. Zbiję sobie skałki i chyba... A tu nie ma żadnego lodu zaś. Otworzymy sobie prezencik tutaj, bo akurat tutaj mam maszynę. Shorty, super. Czy ja tu mam jakiś lód? Nie ma tu lodu żadnego. Dlaczego tutaj nie ma lodu żadnego? Nie, jest lód. Teraz się pojawił dopiero. Okej. Czyli po prostu nie miałem odkrytego tego i mi się nie pojawiło na mapce. Ale to dobrze, to dobrze. No a tu sobie pozgarniamy trochę flintu. Będziemy mogli sobie wykraftować już drugi kill off. Dobra, no to tyle lodu mi się udało nazbierać. Nie jest źle, jak mam być szczery. Mamy jeszcze cały jeden dzień do pełni. Więc się muszę zastanowić, co ja bym chciał robić w ten czas. Nie mogę za bardzo zbyt daleko odchodzić od bazy, bo no po prostu nie zdążę później, nie? Wrócić. Więc musimy to jakoś tak rozkminić, żeby wszystko się idealnie zgrało w czasie. Wyrzucimy te nasiona. Bo ja już mówiłem w poprzednim odcinku, nie będę tego w ogóle sadził, tych pomidorów i tych pierdół. Tylko będę sadził marchewki, jak możecie zobaczyć tutaj. Sadzimy sobie tylko marcheweczki, bo ja nie potrzebuję warzyw. O kurde, to jeszcze zapomniałem zabrać. Cyk, cyk, cyk. I to mi się wszystko popsuło tutaj. I chyba, o ile się nie mylę, żeby to naprawić, muszę zejść do cavesów. Ale tak mi się wydaje, że żeby to naprawić, potrzebuję iść do cavesów. Dobra, zjemy sobie jednego jerki. I wiecie co? Pójdę po ricy. Dobra, musimy się do pełni przygotować, nie? Meatballsy się popsuły. Dobra, niech se tu leżą. Musimy się do pełni przygotować, słuchajcie, więc chowamy wszystko, co niepotrzebne, chowamy, nie? Zobaczymy na żaby może. O, właśnie. Jakieś pułapki się już poniszczyły. I to jest prawdopodobnie? Nie. Tak samo ten sposób z pułapkami może działać tak samo z pajączkami, nie? O, tu widzę, się nowe gniazdo zrobiło. Pewnie królowa zniknęła już. Obczajmy to. Tu będę musiał też zrobić ze 20 pułapek. O, zobaczcie, jak pułapki działają elegancko. Mamy mięsko. Też ze 20 pułapek będę musiał zrobić i tam będę sobie mógł farmić te
te pajączki bez problemu. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł, bo w poprzednim odcinku walczyłem z pająkami, kurde, to jak wyskoczyło ich z 30 tych pająków, no to była bieda, jak mam być szczery. Była bieda, prawie zginąłem. Co prawda, no udało mi się je pokonać, ale no było blisko, było blisko. Mięso się zepsuło. Zrobimy meatballsów więcej. Dobra, no słuchajcie, jesteśmy gotowi do walki. O, i mięsko zaczyna schnąć. No szkoda, że kurde się zepsuło to mięso, co miałem. Bo dosłownie, no jeden dzień dłużej by wytrzymało, to bym miał powieszone już to mięsko. Dobra, ale już jest ciemno. Pełnia. Więc idziemy zabijać. Powinno mi bezproblemowo nocy wystarczyć na to, żeby ich zabić. I powinienem z Dark Swordem nadążać ich, zabijać. W ogóle zobaczcie, że... O, dobra, jeden mnie uderzył. No tak to praktycznie oni mnie nie biją, bo jak ja je uderzę pierwszym hitem, to on zaczyna wyć. Albo tak jak tu zobaczycie, ten gość teraz, co go zabijałem, zaczął jeść mięso moje. Mam nadzieję, że oni nie zdążą tego mięsa zjeść, jak ja ich biję. Ja mogę przyjąć kilka ciosów na siebie, to żaden problem jest. Dark Sword się zepsuje. Raz, dwa. Zmiana broni. O, i on mi zeżar mięso. No trudno. I tu w ogóle jedna świnia chyba w domku jeszcze jest, bo słyszałem drzwiczki jakby się zamykały. No ale dobra, pięknie, mamy to. Świnki sfarmione. Teraz jak się zrespią świnie, nie wiem ile się respią świnie, ile czasu dokładnie się respią świnie. Ale jak tylko się zrespią świnki, to weźmiemy sobie Monster Meata i pójdziemy sobie las sfarmić. Okej, ja potrzebuję kurde w ogóle kamieni pofarmić. Ja mam 4 flintu tylko, nie? O, cholera jasna, to nie jest dobrze, nie jest dobrze. Mam tu jakiś flint? Mam tu trochę flintu, dobra, mam tu staczek flintu nawet. To okej, dobra, to na razie nie muszę. Idziemy do czerwonej dziury, słuchajcie, to jest tam koło świńskiego króla. Tam pójdziemy sobie dywany pozbierać. Chociaż w sumie może najpierw sobie tutaj pójdę po dywany. Bo tutaj są jeszcze dywaniki, więc sobie pozgarniamy te dywany. Wow. Pozgarniam sobie wszystko, co wiem, gdzie jest, nie? A później zastanowimy się, jak to użyć. Zobaczymy, ile tego będzie wszystkiego i zastanowimy się, jak użyć to wszystko, żeby upiększyć moją bazę. O, psy lecą. O kurde. A ja mam mięso przy sobie, zapomniałem. Murderer, murderer. Może tak pobiegam z nimi chwilę, to może się z psami będą bić. O kurde, coś tu się pali. O, tu ile lodu. O cholera. O cholera, o cholera, o cholera. Tego się nie spodziewałem. Wyskoczył z wody i... O, tutaj się już biły. Dobra, uciekam stąd. Może się zaczną bić ze sobą. Na pewno się zaczną bić ze sobą. Chester, weź to mięso. Trzymaj na chwilę. O, nie masz miejsca. Rozumiem. O, tu blugem leży sobie. Tagosy leży blugem. Sprawdźmy w ogóle, jak te psy tutaj. Ja nie wiem, czy to jest... O, jeszcze jeden blugem. Widzicie? I o to chodziło właśnie. Nice. Sprawdźmy, gdzie są jeszcze posągi jakieś. No, powiem wam szczerze, że tutaj jest jeszcze dużo. I tutaj w ogóle mam jeszcze mechanicznych do zabicia. I tutaj. Sobie tu pójdziemy teraz. No i potem mi zostaje jeszcze tutaj. Koło Walrusa. No i nie wiem, czy tu coś będzie. Podejrzewam, że nie. Więc to będzie tyle, tak. Tak, to będzie tyle. Więc teraz sobie pójdziemy tu. Pójdziemy sobie tutaj. Tu będziemy musieli walczyć z mechanicznymi. I potem tu koło Walrusa. I to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o dywany tutaj na powierzchni. Bo jeszcze wiadomo, że można znaleźć pewnie jakieś dywany w podziemiach. Ale to będziemy sobie latem robili. Bo latem pójdziemy się schować do podziemi. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Tak mi się wydaje. O, tu jeszcze bym mógł sobie pozgarniać tych ritsów trochę. Ale olać to. Jest w ogóle taki sposób na farmienie, tych psów, co cię atakują. Bo im dalej, im dłużej będziemy żyć, tym więcej tych psów będzie się pojawiać. I coraz większy problem będę miał, żeby z nimi walczyć.
jest taki sposób, że się robi takie pułapki jakieś śmieszne. I zastanawiam się, jak to się właśnie robi, te pułapki. Chyba potrzebuję czegoś z podziemi właśnie, żeby zrobić te pułapeczki, ale będziemy musieli sobie coś takiego zrobić, żeby kurde te psy nie sprawiały mi już takiego problemu. Patrzcie, ile tu jest dywanów. Ja pierdziu. O, tutaj Ent nawet się pojawił. Proszę bardzo. Ciekawe czemu. Tutaj jest jeden mechaniczny. I tu jest drugi mechaniczny. Czy ja mogę tak przytankować sobie? Chyba mogę. Tylko trochę głodny jestem, nie? Dobra. No i pięknie, mamy to. Ale dywanów tu jest, ja pierdziu, ale będzie baza piękna moja. Kurde, i zabiłem te pająki i teraz zobaczcie, że nie wyskoczyły na niego, jak skoczył, stanął na tej pajęczynie. Gniazdo się tylko poruszyło. A pajączków żadnych tutaj nie ma, nie? Szkoda, teraz by było najlepiej, jakby się królowa pojawiła, to by se walczyła z tym entem. Dobra, mamy to. Teraz muszę to tylko pozbierać. I teraz zostanie nam jeszcze tylko ta dziura koło Walrusa. Ja tylko nie mam miejsca. Gdzie bym mógł? Dobra, wiecie co? Muszę wybudować jakąś skrzynię na to. Może bym sobie wybudował tego large chesta rzeczywiście. Dobra. No i mamy large chest. O kurde, on jest ogromny, ten large chest. Zobaczcie, jaka jest ogromna ta skrzynia, nie? Ale ma slotów. Nieźle. Tylko minus jest taki, że nie ma tych znaczków, nie jest podpisana, nie? Ale dobra, no będziemy mieli taką skrytkę na jakieś takie właśnie rzeczy. A normalnie będziemy budować te skrzynki na magazyny. Wydaje mi się, że to będzie najczystsze, że tak powiem. Najbardziej przejrzyste i tak dalej. Wszystko pochowałem? Wszystko chyba pochowałem. Potrzebuję zrobić sobie jeszcze na pewno jakiegoś loksuta. O, zobaczcie, tutaj jest coś takiego. I to się łapie siecią. Ja nie wiem, czy ja dam radę zrobić sieć. Nie, na pewno nie dam rady zrobić sieci, żeby to złapać. Nie mam tych pajęczych sieci. I to się łapie tak samo jak motylki. I chyba to się uży, tak mi się wydaje. No bo to grzyby czarują te ustrojstwa. I wydaje mi się, że to właśnie jest sposób na to, żeby naprawić te plantacje grzybów. Szkoda, że nie mam sieci, żeby to sprawdzić, ale sprawdzimy sobie to kiedy indziej, słuchajcie. Mam nadzieję, że Chestera mi nie zabiją, bo zapomniałem go przy dziurze. A, i kurde, poszedłem pod dywan i nie wziąłem pitchforka ze sobą. Dobra, słuchajcie, wskoczyłem jeszcze do jaskini po te spory. I to jednak nie jest to. Require sprucing up with magical sprucing. Co tu chodzi? To się strasznie szybko psuje. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić teraz. Egzaminy. Do lodówki mogę to schować? Nie. Nie wiem, no miałem nadzieję. O, ile światełka to daje. Nieźle. Czyli jednak to nie jest to. Chyba, że może Nightmare Fuel. Nie. Kurde, co ja tutaj mam dać? Może kupę? No ale kupa nie jest magiczna, nie? Cholera, nie wiem co. Muszę sprawdzić. Będę musiał to sprawdzić po prostu sobie później. Dobra, słuchajcie. Mamy tyle dywanów. I teraz musimy wymyślić coś, żeby... żeby to wyglądało jakoś, nie? Teraz tak, wydaje mi się, że kurczę, dywan na środek byłby dobry. Tylko... Kurde, w sumie nawet nieźle to jest, dobra. Cyk, cyk, cyk i cyk. Mamy środek. Jeszcze może raz bym to zrobił, chociaż kurczę, zobaczcie, że tutaj już mamy wszystkie te rzeczy, nie? I może to bym sobie oddzielnie zrobił. Spróbujmy tą drugą podłogę. O to. Szczerze mówiąc, to bym musiał wszystko dookoła tak zrobić.
Zostaw to mięso! W sensie ten dywan. Dobra, coś takiego by było spoko w miarę. Tutaj kurde jeszcze chciałem jakieś te garnki dobudować, ale ogólnie generalnie chyba mam za daleko te garnki od lodówki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie mam wrażenie. No ale tego na razie nie będę sprawdzał, bo nie. Dobra, no i teraz tak, tutaj dywany nie pasują. Może oleję po prostu te moje stanowiska. Podłogę zrobię tak jak wyjdzie, nie? Wydaje mi się, że to by było najlepsze. Jakbym po prostu działał po swojemu tutaj, nie? I teraz byśmy mogli na przykład dać dywan. Oj, to taka mała dróżka będzie. No zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dobra. No nie wygląda to źle. No nie wygląda. Moim zdaniem nie wygląda to wcale tak źle. Jak na to, że mam bazę po ukosie, to wydaje mi się, że jest naprawdę nieźle. I to byśmy sobie zrobili w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. I uzupełnimy sobie wszystkie te dziurki tutaj. Tym drugim dywanem. Pyk i pyk. Pyk. Okej. Tylko tu ewidentnie coś jest nie tak. A, dobra, tutaj wystaje ten dywan. Okej. I tutaj też będzie wystawał ten dywan, a to sobie uzupełnimy trawą. Tu mamy plantację, więc możemy to trawą uzupełnić. Wydaje mi się, że będzie git. Chociaż mam jeszcze trochę tych dywanów, ale kurde, no... Muszę się jeszcze zastanowić, słuchajcie. O nie, psy. Nie mogę się bić z psami w bazie, a wytłumaczę wam to za chwilę. Cholera, ile psów. Widzicie? I to jest to, o czym mówię, że ja potrzebuję mieć... te pułapki na te psy. Dobra, lecą pająki. Muszę tylko sprawdzić, czy nie ma tu jakiegoś gema. Ale błyszczałby się, więc pewnie nie ma. Dobra, zostawię tego monstermita, nie chcę, to zjedzą. Olać to. Potrzebuję te pułapki na te psy. Koniecznie muszę ogar... O, tu jest blue gem. Nice. Siu. Dziękuję. Uciekamy stąd. Dobra, czyli tak, tutaj trawę potrzebuję. Ja gdzieś trawę miałem. Chyba tutaj. Tylko jaka to jest trawa? Jak to sprawdzić? Czy mogę to w ten sposób sprawdzić? Nie. Dobra, ale to będzie pewnie grass turf zwykły. Więc sobie już tutaj to uzupełnimy. Pyk. 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 I pyk. To też bym dał. Dobra, no i pięknie. No i na razie bazę mamy, jak najbardziej mi się wydaje, że jest na razie okej. Wiadomo, że jeszcze jakieś popraweczki będę musiał zrobić. Jeszcze mam trochę tych dywanów, więc na pewno będę mógł jeszcze jakoś upiększyć moją bazę. O, mamy kolejny prezent do odebrania, odbierzmy sobie go. O, spodenki eleganckie, takie szykowne. Szykowne gadki. I teraz wytłumaczę wam, dlaczego nie mogłem walczyć z psami tutaj w bazie. Bo gdyby psy tutaj przyszły, one by mi zjadły płotek i zaczęłyby atakować grasgekony tutaj. I one by mi uciekły. No a tego nie chcemy, no tego nie chcemy, słuchajcie. Dobra, no ale słuchajcie, mamy bazę jakoś ogarniętą. Mamy... Parę rzeczy nam się udało zrobić. Udało nam się sfarmić jakieś świnki, jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że na razie... To wystarczy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.